wszystkim, z tej strony Pola Amelia i dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, w którym opowiem trochę, jak ja podkręciłam moją produktywność, jak do tego doszłam, co mi w tym pomogło i opowiem Wam o takich dosyć prostych radach, które potrafią zmienić naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym, jak pracujecie i jak wydajnie pracujecie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, które rzeczy robicie i które byście chcieli wprowadzić do Waszych rutyn. Możecie też napisać, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Także zapraszam do oglądania! Pierwszą sprawą jest harmonogram snu. Jeżeli zawsze będziesz wstawać i zasypiać mniej więcej o tej samej godzinie, to zwiększy się na pewno Twoja koncentracja. Co za tym idzie, zwiększy się też Twoja produktywność. Ja pamiętam, że jak miałam taki rozregulowany rytm snu, to z moją koncentracją nie było najlepiej. Kolejną sprawą, która może zmienić Wasz cały poranek, jest to, żeby nie zerkać od razu po przebudzeniu na telefon. I kilku miesięcy się tego trzymam. Oczywiście nie zawsze, ale staram się tego trzymać, bo w nocy dostajemy bardzo dużo powiadomień i jesteśmy zasypywani tymi wszystkimi informacjami, których tak naprawdę w większości nie potrzebujemy aż tak do życia. Jeżeli my rano od razu po przebudzeniu, pierwsza rzecz, którą my zrobimy, to jest sprawdzenie tych wszystkich rzeczy. Później podczas śniadania i podczas tych wszystkich porannych czynności, które powinniśmy wykonywać w spokoju, to mamy cały czas w głowie podświadomie te informacje i te rzeczy, których nie potrzebujemy. To po prostu nam zaśmieca głowy. Poranek jest od takiego spokojnego wejścia w dzień, a nie od takiego zaśmiecania sobie głowy tymi powiadomieniami. Zamiast zerkania na ten telefon po przebudzeniu, zrób łóżko. I ja wiem, że to się wydaje takie, Boże, co to jest, w sensie tylko to tylko łóżko. To nas wprowadzi w taki tryb robienia czegoś produktywnego. Pościelenie łóżka naprawdę nie jest trudną czynnością i też nie zajmuje dużo czasu, a później też będziecie mieć takie wrażenie takiego większego ogarnięcia. Ja mam taką radę dla Was. Żeby Wam się łatwiej wstawało, to stwórzcie sobie rano jakąś taką rzecz, o której będziecie myśleć przed pójściem spać, ale która będzie taka, wiecie, przyjemna i jak się obudzicie, to też od razu o tym pomyślicie i na przykład to może być kawa, jakaś owsianka. U mnie to jest owsianka i ja możliwe bardzo, że mam obsesję na punkcie owsianki, ale to jest zdrowa obsesja akurat. Jeżeli chcecie filmik z pomysłami na jakieś zdrowe jedzenie, co jem w ciągu dnia i tak dalej, to piszcie koniecznie w komentarzu. Właśnie bardzo fajne jest takie docenianie takich małych rzeczy, na przykład właśnie tej owsianki czy kawy rano. Kolejną sprawą jest picie dużej ilości wody. I ja wiem, że dużo osób teraz powie, Boże, jakie banalne, ale ja odkąd piję 2-3 litry dziennie, coś w tym stylu, to naprawdę moja koncentracja się polepszyła. Z tego są same plusy i bardzo Wam to polecam. Jeżeli chodzi o koncentrację, wydajność, po prostu wszystko, cerę, no wszystko się polepsza, okej? Okay? Planuj swój dzień, wieczór wcześniej. To jest jedna z takich głównych rzeczy, które mi pomogły właśnie wejść w tą całą produktywność, bo tak naprawdę to ja też nie wiedziałam za bardzo, jak mam zacząć żyć produktywnie i tak dalej. I właśnie zaczęłam od planowania. I to mi naprawdę bardzo pomogło. I to sprawia, że jest się spokojnym, że się zasypia lepiej, bo nie ma się w głowie tych wszystkich rzeczy przed zaśnięciem. Bo jak wiemy, nasz mózg się budzi, kiedy my chcemy spać, to on nam przypomina o wielu rzeczach. Daje taki spokój i wiemy, że wiemy, co mamy zrobić następnego dnia i że mamy to spisane i że jesteśmy ogarnięci bardziej, serio. Bardzo działa pozytywnie na psychikę. A odznaczanie tych rzeczy z listy tej takiej do zrobienia jest mega satysfakcjonujące. Wy możecie to zrobić w notatkach na telefonie, w formie przyklejenia z karteczek na drzwiach. Z jednej strony te, które macie do zrobienia, a z drugiej strony, które już zrobiliście i po prostu, żeby je przyklejać na drugą stronę. I rzecz, która odcina stan relaksu od pracy. Bo wiadomo, że jeżeli my będziemy w piżamie do godziny 14, no i w piżamie czujemy się tak luźno i wiecie, że no nie musimy nic zrobić, bo to się w sumie kojarzy ze snem, z odpoczynkiem. Ubierz coś, co sprawi, że nie będziesz myśleć tylko o łóżku. Może to być jakiś naszyjnik albo jakaś bransoletka. Na przykład zakładacie ten naszyjnik, kiedy idziecie się uczyć, a kiedy go już ściągniecie, to już wam po prostu nikt nie przeszkadza i tak dalej. To jest bardzo pomocne. Walcz z prokrastynacją. To jest ogólnie odkładanie rzeczy na jutro. To jest bardzo częsty problem. Ja wam podlinkuję w opisie filmik bardzo dobry dotyczący
prokrastynacji. Polecam wam go bardzo obejrzeć, ale po tym filmiku. Słuchaj piosenek, które polepszają twój humor. I to jest takie ważne. Ja tak przez bardzo, bardzo długi czas, kiedy słuchałam smutnych piosenek. Ja słuchałam tych smutnych piosenek i czułam się jeszcze gorzej i nie miałam ochoty na totalnie nic. I to jest całkowicie normalne, bo tak działa muzyka. I tak samo jest z tą szczęśliwą muzyką, która wam dodaje powera. Bo ja to naprawdę widzę bardzo po sobie, kiedy słucham takiej, wiecie, powerful muzyki. To wtedy jest mi od razu lepiej. Wtedy po prostu mam dużo, dużo więcej sił do działania i do robienia czegokolwiek produktywnego. Kolejną sprawą jest słuchanie mądrych ludzi. I naprawdę na Spotify'u jest mega dużo podcastów, ludzi, którzy naprawdę mają coś bardzo mądrego do powiedzenia, wiedzę do przekazania. A jeżeli na przykład jesteś słabsza z języka angielskiego albo niemieckiego, a chcesz się podszkolić, to po prostu w czasie wolnym zamiast słuchania muzyki albo zamiast słuchania niczego, na przykład kiedy robisz paznokcie. Mamy w ciągu dnia naprawdę dużo takich momentów, kiedy robimy coś i moglibyśmy robić jeszcze coś innego. Już często nie wykorzystujemy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do na przykład tylko sprzątania albo do tylko gotowania, a są takie czynności, które naprawdę można połączyć i właśnie bardzo fajnie działa to w przypadku podcastów. Nie nastawiaj się od razu źle. Ja o nastawieniu mówię najwięcej w tym filmiku, tak, z tej strony skarta. I odsyłam was do tego filmiku po obejrzeniu tego, dlatego że mówię tam właśnie dużo o nastawieniu i o tym, jak coś zmienić. I też nie rzucaj się od razu na głęboką wodę, bo jeżeli od razu sobie postanowisz, że zrobisz 10 rzeczy tego dnia, a dzień ma tylko 24 godziny i jeszcze w tym czasie musimy spać około 8, także zostaje 16, tak? Jezus, ja mam maturę w tym roku. Zredukuj tą listę zadań do takiej realnej liczby. Przemyśl też sobie mniej więcej, ile czasu ci zajmą poszczególne zadania. Rób przerwy i zachowuj umiar. Miej najlepiej jakiś system nauki, na przykład 30 minut nauki i 10 minut przerwy. Jeżeli nie zaplanujesz sobie przerw, to twój mózg i tak po jakimś czasie się tak odfokusuje, twoja koncentracja i tak spadnie po tam pół godzinie. Po prostu sięgniesz po telefon i zaczniesz scrollować i tak ci przeleci 5, 10, 15 minut. Możecie nawet pochodzić po schodach. Ja tak często robię i jak mam jakąś przerwę, to po prostu chodzę sobie po domu. I ruch i trening są zawsze dobrym wyjściem i ja robię taki trening zazwyczaj wieczorem. I naprawdę mega dobrze mi się kojarzą treningi, bo ja za każdym razem się czuję lepiej po treningu. Bardzo ważna sprawa, odstaw rozpraszacze. Najczęściej jest to nasz telefon, dlatego schowaj telefon podczas nauki do szuflady albo w ogóle wynieś go do innego pokoju. Każdy snap, każda wiadomość od kogoś sprawiają, że my patrzymy na ten telefon i od razu co ja w ogóle robiłam wcześniej, jakby czy coś liczyłam, czy pisałam, nie wiem. Sprzątaj swoją przestrzeń. Czyste otoczenie, czysty umysł. Jeśli chodzi o przestrzeń, to udekoruj swój pokój tak, żeby ci się przyjemnie w nim pracowało. Tutaj wyświetli się filmik, w którym mówię więcej o dekorowaniu pokoju. Zapraszam was do niego po obejrzeniu tego filmiku. Przed snem unikaj jakichś bodźców i emocji. Osobiście najlepiej się czyta książkę właśnie przed snem. Też zauważyłam, że lepiej śpię, kiedy czytam książkę, kiedy po prostu nie piszę z nikim, nie przyglądałam social mediów, bo tylko przed snem właśnie najlepiej się tak wyciszyć, albo właśnie zaplanować ten kolejny dzień. Medytuj. Twój mózg po całym dniu bardzo, bardzo potrzebuje odpoczynku. Medytacja jest sposobem, który twój mózg uwielbia. Dlatego w opisie podlinkuję... No widać, jak się ruszam, wszystko mi strzela, stara babca. W opisie podlinkuję wam kilka moich ulubionych medytacji. Bardzo, bardzo wam polecam przetestować, chociaż przetestować. Jeżeli wam, nie wiem, jakoś po prostu się nie podoba, to nie, ale polecam, jeśli chodzi o koncentrację i produktywność. To byłoby na tyle w tym filmiku i zapraszam was do lajkowania i subskrybowania i pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka. I napiszcie mi, czy stosujecie któreś z tych rzeczy, o których powiedziałam. I to byłoby na tyle w tym filmiku. Także hejka!